się bawi, tak się bawi! Tak się bawi, tak się bawi! Bicie rekordu Guinnessa, koncerty gwiazd, konkursy, atrakcje i występy dla najmłodszych. To już 19 dni Częstochowy. W tym roku 27 i 28 sierpnia świętowaliśmy je w wyjątkowy sposób. W sobotę Częstochowa stała się ostatnim przystankiem ogólnopolskiej letniej trasy koncertowej RMF FM – Muzyka Najlepsza Pod Słońcem. Około 15 tysięcy częstochowian bawiło się na błoniach w dzielnicy Północ, gdzie wystąpiły gwiazdy estrady Blue Cafe i Agnieszka Chylińska. Do bilansu doliczamy także dwie wygrane. Pobiliśmy rekord Guinnessa w liczbie osób mieszczących się w autobusie. 228, 229, 230. A w rywalizacji z 9 innymi miastami wygraliśmy remont dachu dla budynku przy ulicy Fosza 71A, w którym znajduje się m.in. Centrum Rehabilitacji Osób z Zaburzeniami Psychicznymi. Bardzo serdecznie dziękuję wszystkim Częstochowianom, że zaangażowali tą szczytną akcję. To dzięki waszej energii, pokazanej tu w tym namiocie. Ci, którzy tego potrzebowali, będą mieć nowy dach. Ponadto podczas imprezy RMF FM wręczone zostały nagrody miasta Częstochowy w dziedzinie kultury oraz statuetki mecenasa kultury za rok 2011. Antoni Rot, Franciszek Sobalski, Krzysztof Niedźwiecki, Krystyna Szwajkowska, Stanisław Zieliński to laureaci tegorocznych nagród miasta Częstochowy w dziedzinie kultury. Statuetkę mecenasa kultury oraz medal przyznany przez ministra kultury i dziedzictwa narodowego Bogdana Zdrojewskiego, zasłużony dla kultury, otrzymała spółka Prezydent Electronics Poland. Dzień drugi dni Częstochowy upłynął pod znakiem pikniku rodzinnego. Kto przybył tego dnia na promenadę Czesława Niemena, mógł uczestniczyć w licznych plenerowych atrakcjach. Sporym zainteresowaniem cieszył się 6. Częstochowski Festiwal Kapel Podwórkowych. Kolejną atrakcją tego dnia była prezentacja drużyny siatkarzy Tytan AZS Częstochowa. I numer 11 na koszulce Wojciech Sobala! Zostały również wręczone nagrody i wyróżnienia w konkursie organizowanym przez Urząd Miasta Częstochowy na najładniej ukwiecony balkon 2011. Finał tegorocznych Dni Częstochowy i tym samym zakończenie wakacji w mieście uświetnił występ częstochowskiej grupy Nefre. Szykujemy taką małą niespodziankę. Mamy 3 utwory nowe. Jeszcze nie są może doskonale przearanżowane, ale chcemy już pokazać próbkę z nowej płyty, która ukaże się, mam nadzieję, jeszcze w tym roku. A za rok kolejna, 20. edycja Dni Częstochowy.